Cześć wszystkim, to znowu Punio 7. Przyszedłem się trochę tą ścieżką. I oto ona. Jaskinia wielkiego zła, znanego jako potwór ze Stillwater. Zanim tam wyjdziemy, przywdziejmy pewne środki bezpieczeństwa zalecane przez ogólnie znanych i polecanych łowców gigantów ze Stillwater, tak. Kipunek. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Nie mam miejsca na nic. O, na szczęście klatka weszła w to, więc mam miejsce. Okej, dobra. Klatka weszła w pasek. Dobra. Będzie wyglądać trochę głupio, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Aha. Jeszcze tylko to. I dobra. Skradanie się. I ruszajmy polować na bestię ze Stillwater. Właśnie. Wy tu zaczekajcie. Czekaj. Nie mam tyle perfum, żeby wszystkich wyperfumować. Okej. Powoli, ale do celu. Quick save. Czujecie te emocje? Ja czuję emocje. Dobra. Zobaczmy, co on zrobił. Chyba nic wielkiego. W statystykach przynajmniej nie widać. Ale cóż. Z pewnością udało nam to ochronę przed wielkim, znaczy bardzo czułym, co się mówi? Zmysłem powiem. O, jest! Czekajcie. A ta postać jest nieresponsywna. Klikam, ona dalej idzie. Dobra. Okazuje się, że nie śpi, więc trzeba poczekać, aż się odwróci. Teraz tak szybko. Jest! Mamy go! Mamy! Jest! Łapka pełna. Uff. Dobra. Nie zawsze się udaje za pierwszym razem. Więc miałem to trochę szczęścia, ale okej, dobra. Zabierzmy pułapkę. I ruszajmy. No dobra. Quintaro, nadchodzę. Tylko trzeba będzie go jeszcze w jakichś cywilizowanych warunkach powrócić do pierwotnego rozmiaru. Potem jakoś w miarę sprawnie ubić, oskurować. I możemy ruszać do elfów. Ratować krasnoludy i tak dalej. Tam. Zresztą. Dobra. Pokażmy naszemu naukowcowi. Tak specjalnie to zniekształciłem to słowo. Co zdobyliśmy? Miło znowu cię zobaczyć, panie. Proszę pana, udało mi się złapać giganta ze Stillwater. Tak, rozumiem. Wyśmienicie, teraz potrzebujemy potwierdzenia. Potwierdzenia? Powiedziałeś, że to. To jest on. Po prostu potrzebujemy, żeby pewien zakład naukowy w Tarancie potwierdził jego autentyczność. Bez ich poparcia nie możemy nawet marzyć o opublikowaniu naszego odkrycia. Zanieś go doktorowi Tristanowi Fenwickowi z Taranckiego Towarzystwa Zoologicznego. On jest geniuszem. Jestem pewny, że on nam pomoże. Nie interesuje mnie opublikowanie. Ja chcę zobaczyć, jak się zmienia. Zwariowałeś? Ta rzecz rozszarpałaby nas na strzępy, jak tylko byśmy ją wypuścili. Zajmiesz się doktor Fenwickowi, on znajdzie mu odpowiedni habitat, gdzie będziemy mogli obserwować jego transformację z bezpiecznej odległości. No dobra. Wyruszam do doktora Fenwicka. Do Towarzystwa Biologicznego w Tarancie. Jak to poważnie brzmi. Dosyć poważna
nazwa dla ludzi, którzy badają żabie kupy i tak dalej. Naprawdę nie wiem, czym się zajmują biologowie, ale myślę, że to coś w rodzaju badania żabich kup. Zwłaszcza w takiej epoce czasowej, gdzie jeszcze własności biologiczne żabich kup nie były tak dobrze znane jak obecnie. No już skończyliście się bawić, to idziemy dalej. Cyk, 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 cyk. Okej, dotarliście. No co, poczekamy sobie do rana. Ponieważ lubię muzykę w Tarancie. Lubię całą muzykę z tej gry. Najbardziej podoba mi się nuta z Quintary, którą niedługo usłyszycie. Już tylko... jak tylko ubijemy tego sukin kota. To jest ten doktor? Doktor? Muszę porozmawiać z doktorem Fenwickiem na temat giganta ze Stillwater. Doktor Fenwick to ja, do usług. I tak dalej, bez sensu. Czemu zalatuję od ciebie niedźwiedziem moczem, chłopcze? Doktorze Fenwick, jestem tutaj po to, aby z panem porozmawiać o gigancie ze Stillwater. Gigant ze Stillwater? Co z nim, proszę? Proszę, powiedz mi, że to nie kolejna bezsensowna teoria. Tylko moje bezsensowne teorie są dla mnie coś warte. Nie zapominaj o tym. Ahahaha. Mam go! Ahahaha. Uwielbiam kawalarzy. Niebieski królik. Ha, ładna farba. To jest gigant, nie królik. Wiesz, że umie zmieniać kształt, prawda? Chyba tak, naprawdę. Nie wierzysz, że te wszystkie bzdury o gigancie ze Stillwater. Ha! Gigantificus Arcanus. Podoba mi się. Cała ta sprawa to fałszerstwo. To nie może być fałszerstwo. Muszę znaleźć jego skórę. Jedynym miejscem, gdzie znajdziesz coś równie oszukańczego, jest Muzeum Cudów H.T. Parnella. Wydaje mi się, że mają na wystawie skórę giganta ze Stillwater. Nie mogę uwierzyć. A co z teoriami doktora Hibbingtona? Hibbington? Czy już kompletnie mu się pomieszało w głowę, ty nie biedak myśli, że gigant jest prawdziwy? Całe jego rozumowanie opiera się na błędnej rekonstrukcji szkieletu złożonego z kości gigantów zmieszanych z małpami. I kto może wiedzieć, czego tam jeszcze nie ma? Nigdy nie był zbyt błyskotliwy. On mówi, że jesteś geniuszem. Ha! To tylko dowodzi, że jest szalony. Nazywać mnie geniuszem? Zastanów się. Gdybym był geniuszem, zarabiałbym prawdziwe pieniądze, zamiast pracować tutaj. No... W sumie ma rację. No... Cóż... No chyba zaniesiemy mu z powrotem tą... pułapkę. Wiecie co? To chyba nie pójdzie tak łatwo. No cóż, byliśmy blisko celu. Ale nie... Czekaj... H.T. Parnell. Wiecie co? Właśnie wpadłem na pewien pomysł. Nigdy nie należy się poddawać. Nawet jeżeli wyjście z sytuacji nie jest zbyt... Nazwijmy to uczciwe. Tak, mogę zadać kilka pytań? Chcę kupić skórę giganta ze Stillwater. Chwileczkę, chwileczkę. Gigant ze Stillwater to mój pierwszy poważny eksponat. Jest równie jednym z moich ulubionych. Nie mogę się z nim rozstać za mniej niż 2000 sztuk złota. 2000 sztuk złota? To bzdurnie wygórowana cena. To cena umowna. Za taki rzadki przedmiot jest w zasadzie bezcenny. 2000 sztuk złota to prawie za darmo. Dobra, przyjmuję pańskie warunki. Doskonale, oto klucz do gabloty z gigantem ze Stillwater. Coś jeszcze? No, nie, czas na mnie. Tak, ten niezręcznie zszyty stos pożartych przez mole niedźwiedzich wóter ma rzekomo być pozostałością giganta ze Stillwater. Okej. Okay. Właśnie daliśmy się orżnąć ten 2000 sztuk złota. Gdybyśmy byli złodziejami, moglibyśmy to równie dobrze ukraść. Ale nie jesteśmy. Jesteśmy prawymi obywatelami. Arcanum, Tarantu i
czego tam jeszcze. Okej, zajdźmy do kowala. Czy on potrafi reperować? Nie. Mamy dużo rzeczy do zreperowania. Chyba tam jest kowal, który potrafi reperować. Co zabawne, byłem u kowala u krasnoludów. Okazało się, że był totalnie beznadziejny w swoim zadaniu. Nie potrafił nic naprawiać, tylko psuje jeszcze bardziej przedmioty. A to ten kowal... Ten kowal jest bardzo dobry w swoim fachu. Bach! Widzicie? Naprawił nas nie zmniejszył maksymalnej wytrzymałości. To się nazywa fach. To też. A co tam? Stać mnie. Dobra, Virgil, ty masz coś zepsute? To jest okej. To też. To też. Wszystko masz w miarę sprawne. A ty, Magnus? Co masz zepsute? Jest okej. Okej, dobra. I więcej nie potrzebuję napraw. No dobra. Czy mamy coś na sprzedaż? Oczywiście, że mam. A, złoto, Magnusie. Skąd ty masz złoto? Oddawaj. Co za niedorzeczność dawać złoto krasnoludowi. Przepiły je i tak dalej. Mamy trochę tych godów. Pewnie trochę więcej niż byśmy kiedykolwiek potrzebowali. Tej monety mnury chyba nikt nie chce kupywać. Co ty masz broń? To swoją krasnoludzką broń masz. Ty masz ten miecz. Wiecie co, nie potrzebujemy dwóch takich samych mieczy. Więc ten pewnie możemy sprzedać. Jak to nie po... O. Nie sprzedam ci niezidentyfikowanego pierścienia. Może być coś warty. No to już chyba będziemy... Nie, wiecie co? Zostawię ten miecz. Będziemy się parać z różnymi kamiennymi rzeczami i tak dalej, to takie miecze mogą się przydawać. Okej, czekajcie, czekajcie. Ta książka chyba już nie jest potrzebna. Ta już przeczytaliśmy, już wiemy coś o Derenka, więc wywalmy ją na śmietnik. Ponieważ tak traktuje się książki w Arkanum. Nie róbcie tego w rzeczywistości. To sobie przytrzymamy. To jest co za notatka. A, to dostałem bimber. To już nam nie jest potrzebne. Okej, dobra. No to teraz pójdźmy zidentyfikować rzeczy, które oczekują zidentyfikowania. A potem odwiedzimy tego pana i je posprzedajemy. Ponieważ nikt inny poza złomiarzem nie będzie chciał ich kupić. Taka jest rzeczywistość. W okazji możemy zobaczyć, czy pani panna mądra kobieta nie ma czegoś ciekawego na sprzedaż. O, ma szaty cienia. Hełm światła. Światło. Okej, świetnie. Oraz łuk grozy. Szansa przestraszenia. No, coś, czego po prostu potrzebuję. To był sarkazm. Okej, zobaczmy. Pierścień czarnej magii. Odporność magiczna, inteligencja. Oraz reszta odporności. Medalion czarnej magii. To samo. Ta, zgubne rękawice. Czemu zawsze trafią na jakiś szmelc? Może chcesz kupić ten szmelc? O! Chcę! Coś takiego. Tak, bierz to.
To... też. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze coś ma na sprzedaż? Ty masz te schematy nieszczęsne, które poszukamy może jakiegoś kupca na to. A ty masz te swoje rękawice, których raczej nie zechcesz sprzedać. Okej. Virgil, dawaj te schematy. W sumie mógłbym Virgilowi dać tą książkę, ale tak nie będzie na potrzebę. Mam jeszcze jakieś kamienie szlachetne na sprzedaż? W sumie... może nawet złomiarz zechce kupić tę monetę mnurę? Może. Zobaczymy. Ta 51 monet za każdy schemat. Za schemat Necromizera. Czegoś, co może używać nieumarłych. 51 monet. Pewnie nawet nie potrafi czytać. Myślałem, że będzie miał trzonek od topora, ale nie ma. Coś trudno. O, monety mnury nawet chcę kupić. Chyba jedyna osoba w Arkanum, która skupuje monety mnury. Tak, geody. Też mu posprzedaję. Pewnie też nikt inny tego nie chce poskupywać, więc... więc okej. No i dobra. Czas zapchany ekwipunek, ale zapchany bardzo ważnymi rzeczami. Dobra. Ciebie już mamy załatwionego. Ciebie też. Dobra. Chyba wszystko, co na razie chciałem z Tarantu. Więc ruszajmy z powrotem do Stillwater. Oświadczyć temu doktorowi Hipton coś tam. Niepowodzenie naszej misji. Przy okazji oddamy mojego giganta ze Stillwater. Okej. Okay. Ruszajmy na Stillwater. Hurra! Brawo, Virgil. Rzadko zdarza się, żebyś zabił coś przed psem. Najdoczniej musiało się uprzysnąć na chwilę. Pies. Okej. Okay. Dobra, pójdźmy do tego doktorcia, wujcia, wariatuncia. Coś takiego. A, leczę psa. Ponieważ mogę. Doktor Fenwick powiedział, że to jest królik, a sam gigant jest tylko żartem. On jest geniuszem naukowym. W ogóle tego nie rozumiem. Ten królik został pomalowany na niebiesko. Żartowałeś sobie ze mnie. Kłamstwa! To wszystko kłamstwa! Zostałem jakoś oszukany. Może ty podmieniłeś tego stwora z królikiem, he? Nie, czekaj, wiem. Doktor Fenwick został opętany przez demony z innego świata, które pragną mojego zniszczenia. Tak, to on musi się chyba tego, że on... a... zaprowadzę cię do wyjścia. Nie, demony, one chcą ukraść moje znaleziszko dla siebie. Z samego powodu czuję... Idziemy stąd. Mojego życia ze swoim królikiem niebieskim. Kto jest myślny. Okej. Pójdźmy do tego elfa. I...
usłyszysz i mam nadzieję, że nie odkryję oszustwa, kogo próbuję oszukać. Mam jego skórę. Co? Skóra, którą chciałeś, masz. Naprawdę? A gdzie ją znalazłeś? Tak naprawdę to skóra została ukradziona z Muzeum HTPR w Talencie. Ha! Dobrze! Lubisz sztuczki, do tego jesteś niezły. A służyłeś sobie na to położenie Quintary. Masz, pokażę ci na mapie. A to jest przełęcz, która do niej prowadzi. O. No, cóż. To mam dług wdzięczności wobec pana, panie. No. Dobra. Okej. Udało się, poszedł na skórę niedźwiedzia. Virgil, potrzymaj to sobie. Nie potrzebujemy już tego. Skóry niedźwiedzia. Gigantus Steelwater. Okej, wiecie co? Póki co dziękuję wam wszystkim za uwagę. W następnym odcinku... Tu jest Quintarra, a tu jest gdzieś... ta przełęcz, która prowadzi do Quintary, więc w następnym odcinku idziemy do przełęczy, idziemy do Quintary i ratujemy świat. Nie. Coś innego zrobimy. I co, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.